ze swoją matką Kajką. Nie no, żart. Hej, gościu, to jest chyba żart. Czy to słychać? Bo nie poinformowała ona... No nie no. Szósty raz już to mówię i w tym samym momencie zaczyna wiercić. Dzisiejszy odcinek sponsoruje marka Bosch i wiertarka mojego durnego sąsiada. Ćwiczę cierpliwość. A tak przy okazji, to Eryk jest mega podobny do Filipa, to jest po prostu no dwie krople wody. To prawie jak kazirodztwo. Miał tutaj tak, że... No! Być może Simowie nie lubią cię wystarczająco. Nie, no ja mówiłam, że tej Majki nikt nie lubi. Jak będę to montować, to mnie po prostu szlak trafi. Jakby kogoś to interesowało, to jest godzina 20. Nagrywam święta, wakacje, masakry. Czemu to w ogóle jest nie... To jest niepomalowane? Czy ja źle widzę? Halo, dzień, poproszę. Czemu ta cała chata jest niepomalowana? I co tu się stało? Przecież on mieli taką piękną cegiełkę. Coś tutaj namieszało. Niedobrze jest. Boże, ona odwiedza tą rodzinę na każdej uroczystości takiej rodziny. No Fisia! Nie wierzę, znowu Fiśka przyszła. Już nie ma twojej tej pańci przebranej Patryśki. Ona już umarła, ty żyjesz dłużej niż ona. I ja zauważyłam, że tutaj jest jeszcze niepomalowane. Ja nie wiem, znikają mi te cegły czy co? Ten teraz będzie leciał do nich zmywać. Nie, dwie kuchnie to jest zdecydowanie za dużo. Czy oni mają tutaj... A, bo oni w ogóle nie mają. Gdzie jest najbliżej niej? Telefon? Nikt pokazuje, że tam. Ale to chyba nie jest do końca prawda. Czemu nie mogę tego nacisnąć? Kurde, nie zapisałam, teraz mam stresa. No dobra. Zapiszę to na wszelki wypadek. Na zawsze forever, Andrzejek. Nie można przejść tam, bo rozgolecona ma za grubą dupę po prostu. No i Zuzia od razu zaprosi gości. Albo jadam, bo jest bliżej. Czy wy też tak macie, że czasem znika ta opcja? I już z tej gady do tytułu zawadź, zawadź laska z tej Aliny, czy nie? Czy ja wiem, czy ona taka piękna? Kurczę, to chyba przez te wazy oni nie chcą tutaj jeść. Denerwuje mnie to trochę. Oni idą tutaj, czy nie? Właśnie. O, jest, te wszystkie rzeczy zniknęły. Andrzejek, pocieszać. Nie, to nie się go dziewczyna. Obraz dla was, żebyście sobie powiesili. Bardzo drogi, znany autor. Malarz mówi się sobie. Czemu nie można tego? Co to jest jedna porcja? Nie sądzę. Dlaczego nie można poprosić gości, żeby przyszli? Wszyscy wyglądacie jak wieśniaki w tym momencie, wiecie? To trwa zdecydowanie za długo. Jezu, Maria, nawet nie ma gdzie się przebrać. Tatej szkrąży w kutę. O Boże, kochany. Ja nie lubię czegoś takiego. Nie można tego nawet usunąć bezsensownie. Chcę tylko, żeby się gość przebrał. O Boże złoty! Normalnie tragedia! Zeszczałem się aż! I standardowo idzie umyć zęby po zeszczaniu się. Trzeba umyć co innego i wypleć spodnie. Jezus Maria, Zuśka nam po prostu, że zemrze. Musiałam już zrobić przerwę na jedzenie. Przerastamy nagranie tego odcinka. Albo odwiedziła jej dziecko w brzuchu. Przerażające. A teraz jest pytanie, jak ona ma te rzeczy powystawiane, a ona musi zamknąć przedsiębiorstwo. To pewnie nie będzie można, co nie? No właśnie, i kasa już leci. Zrobiłem przekręcik z racji tego, że ja nie chcę, żeby ona musiała sprzedać te rzeczy od razu w momencie zamknięcia. Później nie będzie miała co sprzedawać, a jeszcze jej trochę życia zostało. Co znowu? Czemu jej się pojawiło 5000 na koncie? Już specjalnie wszystko odznaczyłam. Aneta! Aneta, Boże. Jak twoje oceny? Aleta, Boże! No co naprawdę za niewychowane dziecko. No dobrze, takiego przepysznego naśniczka sobie zrobiła babcia, wiesz? No właśnie, a ja to muszę jeść resztę. Cholera jasna, przestań włączyć tę muzykę! Nie, teraz ulka! Nie, wiecie co, po prostu trzeba... Trzeba schować ten magnetofon, bo on mnie za mocno irytuje w tym miejscu. Kurczę, jak to zrobić? Nie pamiętam, w której trzeba pracuje. Dobra, musimy to sprawdzić. Matka coś dla ciebie ma, mianowicie to jest takie główienko do burz. Słuchaj no, ty się zachowujesz jak duch trochę, wiesz? Wyprowadzasz się z domu, nie mówisz ani słowa, nie wiadomo czy w ogóle kiedykolwiek istniałaś. No to nie wiesz, matko, czy mnie urodziłaś? No nie, znowu popsuty prysznic. Filip, jak mogłeś? How dare you? Wszyscy już mogli wyjść do domu, wyzdrowiani albo umarli. Tararara, Jaro wraca z Aliną do domu. Duża to rodzina. Wiesz, Aninko, ciocia przyjechała. No naprawdę, Jarku, nie denerwuj się, ciocia jest przekochana, na święta pewnie przyjechała. A jest ciocia, o proszę, no jak miło widzieć. Przyjechałam na święta i na zawsze. No, no to super, po prostu super. Przywitajmy się wszyscy, tak, machajmy sobie. Jaro, może do mnie zadzwonić, porozmawiam przez telefon. O Boże, nie barbarować się, o Jezu, przemo. Chodzi po głowie. Co z ogrodem się dzieje, powiedzcie mi, drodzy moi? Ogród żyje, jest zahibernowany na zimę. Coś głośno mi muzyka gra. Ja właśnie mówiłam mamie, że on się wprowadził, bo myślałam, że ogólnie już nie wrócicie za mało mieszkańców było domu. Ciocia się boi, że ten Bernard przestanie ją kochać, jak ona go nie zna i on też jej nie zna. Jarek na pewno zaprosić musi Maurycego i jego całą rodzinę, ale tam są dzieci, więc później. Franek macha ręką, jeszcze dotykają mojego ramienia. Ciotka Cześka tam pa... Ciotka Staśka tam patrzy. Jaro idzie do Przema. Chce go szturchać! O Jezu, dlaczego on go aż tak mocno nienawidzi? Co to się zdarzyło? Nie, ja nie wierzę po prostu w to. Kto to umarł? A, Karolina. Dlaczego oni się tak nienawidzą wszyscy? Co tam się wydarzyło w tym pokoju? No, Poldzie, naprawdę, pięknie wyglądasz dzisiaj na te święta. Wystroiłeś się jak czak. Taka
decoration dla ciebie, siostra. O Boże, jak się trzęsiesz, Czesiu. Nie denerwuj się. Podoba mi się. Dlatego w sumie daję nocnik. Na starość może jej się przydać. Ona może nie będzie zdążać do łazienki, to postawi sobie nocnik przy łóżku i tyle. No i tyle. No po prostu rozpakuj to, jak mnie nie będzie w pobliżu. Tylko tyle cię proszę. Ale gorąco. Upał po prostu ogromnie. Mamże, ja dla ciebie kodeks prawny. To ci się na pewno przyda w pracy. Ale ja to znam na pamięć teściowo. No to przykro mi. O mój Boże, jaki Mateusz. No dobrze, widać, że też się nie czuje dobrze na tej imprezie, a Przemo na to wszystko puścił pierda. Tylko, że oni nie są w ogóle oznaczeni jako jej rodzina. Dlaczego? Aha, faktycznie, bo przecież... No tak, bo przecież Patty została adoptowana. Głupie to. Stasia, musisz koniecznie skorzystać z toalety, także no lecę do siebie, u was trochę brud. No cienki, Stacha, naprawdę. No i oczywiście z całą rodziną. Gdzieś teraz bez sensu już zapraszać te dzieci, no bez sensu było to zrobione w zupełności. Nie przejmuj się moim tatą, on jest hejterem. Przemo, nie zaczynaj się, zostaw tego starca. Czy się opowiada o swoim pocałunku z tym Bernardem, co nikt o nim nie wie, nie słyszał? No nie, nie, jeszcze zaczynają się bić! A ten cipek tańczy. Ty lepiej nie zaczynaj, młody, z tym Jarem. On jest silny, mimo że nie wygląda. Zauważyłem. Ale Jaro, dowaliłeś temu Przemowi, naprawdę. Wiem, że zrobiłeś to dla mnie, Bójska. Boże, jeszcze jakiś wilku przyszedł. Jeszcze Czeszkę, jeszcze zje Czeszkę. Albo Rumbę. Nigdy nie wiem, która to jest opcja. Zaraz to zobaczymy. Korona. Jeszcze się nie obudził, dlaczego ona go bierze? Dlaczego go niesie? I co ty odwalasz? Już cholera jasna, gdzie to położyć teraz? Jako, że Adam nie zjawił się na pierwszym dniu świąt u Moni, mam przynajmniej taką nadzieję, Adam byłby także mile widziany tutaj, ale niestety pracuje. Wytnijmy to. Ponownie przywołać gości, którzy stoją w kurtkach na zewnątrz i tańczą. Kto tak się zachowuje na świętach, naprawdę? Czeka na dalszy rozwój wydarzeń. Bo nie wie, czy Rebeka nie zdradzi go właśnie z Samuelem. Ja muszę jej przede wszystkim dać prezent wyjątkowy, bo jest moją najukochańszą ciocią, jedyną żyjącą. Jakoś mnie bawi tak, że małe dzieci ze sobą mają kontakt w ogóle. Cieszę się, że jesteś pod tym domem. Cieszę się, że w ogóle jesteś w tym domu jeszcze. Kamil, Rebeka woła mnie. No woła cię, no bo są urodziny. I już będzie ono na naszym podjeździe. Trzecie auto. O nie. Samuel, jakie myśli? Chce zjeździć w Vanilla Sundae. Niestety dzisiaj gra mi mocno szaleje. I nagrywam to dosłownie w częściach. Powtarzając pewne nagrania. Ale przy okazji można zobaczyć, jak wygląda rodzina z takim łachmanem chodzącym, Oskarem. Wszyscy ładnie ubrani są, a tylko on jakiś poszarpany. Co to znaczyć ma? A Rebeka, słuchajcie, przygotowała drinki dla Toma. Zarobiście. Kończy się sezon. Majka chodzi w ciąży. Kolejne wejście do tej rodziny. Tym razem Oskarek już przebrany. Jak widzicie, mój komputer też czasem nie ogarnia. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Tobie też. Efy. No i takim sposobem, o Boże, Anastazja ponownie całuje Samuela. To był najbardziej męczący odcinek. Jakby mu ktoś miecz w serce wcisnął, co się tutaj stanęło, co się tu wydarzyło. Kończy się sezon ten, nie będzie go Maurycy, a rozpoczął, a potem zakończył go. No dawaj, Mauryc, za długo to trwa. Boże, nawet nie wiedziałam, że oni mają choinkę w domu. Normalnie czuję się zaskoczona. Max śni o pociągu, nie wie, czy rodzina dojedzie. To był naturalnie Mauryc. On jest jakaś bezdomna? Nie ma własnego domu? Chce spędzić z kimś święta, czy co? Zjawił się z kolei Antek Naleśnik i... Nie wie, że on chyba przyprowadził tą młodą. Tą całą rozmarynkę. Dziecko, Rozalka, zaraz tu do twojego umysłu musi przemówić. No ze z takim staruchem? Czy ty wstydu, dziewczyno, nie masz? Naprawdę, jeszcze nie nosi rękawiczek? Wesołych świąt jeszcze raz i ogólnie wesołego nowego roku i nowego sezonu. Miło cię widzieć na naszej imprezie. Nie całuj się tak z nim, bo już mam podejrzenie, że Franek jest gejem. Przychodzi jeszcze Stanisław Kuderko. No ej nie! No nie! No po prostu no nie! Czy to jest jakiś żart w moim kierunku? No proszę was, jeszcze oni się na bank zakochają. Ja nie chcę takiego obrotu spraw, nie miał być Franek gejem. Oni zaczynają się trzymać za ręce, no. No i niestety zrobiła się taka impreza w kurtkach. Nikt nie chce zaprezentować się, może nie ubrali się wystarczająco elegancko, spojrzeli na Sylwkę, mówią, Boże, my takie łachy, to już lepiej zostać w kurtce, co nie? To tak jak ci czasem mówią, nie musisz ściągać butów, no bo może śmierdzą ci stopy albo masz dziurawe skarpety. No to na tej samej zasadzie. I to jeszcze bez mojej wiedzy. Zrobiłeś to samo, co niegdyś Seba z Klementyną. A później musiałam ich związać w parę, mimo że się nie dogadują. Muszę zapisać, bo ostatnio mnie wyrzuca z gry. Za mocno. Tato, toaleta wolna? No i bardzo dobrze, bo już mi się żygać chce, jak patrzę na tego Przema. Szuka chyba przepisu na eliksir miłosny. Ale Franek już się w tobie zakochał. To już jest. Już istnieje, funkcjonuje. Zostanie zapisane niestety. Czemu kliknęłam po cały? Nie wiem, nie rozumiem tego. No dobra, jak już musisz, to w końcu twój brat. Normalnie poparzyłam się w język. Ta Monia miny mówi sama za siebie. I po prostu dzieciaki będą mieć mega dużą niespodziankę, co oni znajdą we skarpecie. Tararara, dzieci będą jeść później tort. Będą mieć w pokoju i obżerać się wieczór cały, no i noc. Ktoś włącza jeszcze jakiś dramat?
To Jaro na pewno, on robi takie dramy właśnie. W sumie mamy porę obiadową, a ja zamiast jeść, nagrywam. To jest poświęcenie. Aha, i na pewno nie będzie głosu. Kurde, zawsze ten sam błąd, no nie wierzę. No chyba sama muszę się wykąpać. Boże, jako masz gruną mi dupę. Gazeta jako się dusi, ludu. Gościu, idź sieć w tej skrzyni. Rodzi. Nie, my idziemy zagrać w piłkę, wiesz, bo Zuśka jest głodna. Nie no, to jest bardzo logiczne zachowanie po prostu. Jeszcze wychodzi w piżamie. W czasie takiej pogody zimowej. A Zuśka już wie, ona od razu idzie na cmentarz. Wie, gdzie będzie zaraz leżeć. Ten tylko przytakuje. Ja. Dobrze to było. Już zaraz ryj będzie wydzierać. A jednak nie może, bo przeszkodziła jej paprotka. Co mnie spotka w tym życiu, w tym szóstym sezonie? Widziałeś gazetę? Jaką mamy starą gazetę? Aha, podskoczył jej pasek głodu. Bo zaczęła rodzić. No tak, pasożyt wychodzi, to ona przestaje być głodna. Czemu tak na mnie patrzysz? Robert tylko siedzi w łazience i płacze nad losem tej całej rodziny. Wszyscy umrą, wszyscy umrą. No głód, głód, naprawdę. No ja też mam głód, ale nikt jakoś nie chce zrobić jedzenia, a my nie potrafimy. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, żeby przejść do Zośki. O, idzie, idzie listonoszka, ale tym pies śmierdzi. Wybija godzina. Może ktoś umrze. Teraz, żeby się tylko nie pomylić. Nie zapisujemy tego. To jest po prostu niemożliwością. Za każdym razem, jak nagrywam, muszą akurat kosić mi trawę pod oknem. Docencie to proszę, bo ja siedzę teraz przy zamkniętych wszystkich oknach i 30 stopni na zewnątrz, także może się nie uduszę. Nie było zastopowane? Dziwne, zawsze to robię. Ej, chłopiec? Co? Chłopiec w żółtym ubranku? Czy oni sobie robią ze mnie jaja w tym momencie? Ej, jak to będzie w rzeczywistości dziewczynka, a ja nadam chłopięce imię? Będziemy mieć jakiegoś takiego osobnika nieokreślonej płci. W sumie to trendy. Ale moty, jestem mega zdziwiona w ogóle. No przy takim dziecku to tak nie za bardzo widać, czy to chłopak, czy dziewczyna. Ale mega mnie to zdziwiło. Niemożliwe wręcz. Boże, jakiego ta Kajka ma pecha co do wnucząt, naprawdę. Jak nie kosmiczne dziecko, to teraz wnuczek, który nie wiadomo, czy jest w rzeczywistości wnuczkiem, czy wnuczką. O, na dzisiaj się naje za wszystkie czasy. Normalnie nie może tego robić, ale dzisiaj pełna wola. Dzień niezapisany w życiu, także może sobie pozwolić. Hej, no zdziwiła mnie ta akcja z dzieciakiem, naprawdę. Co to się właśnie zdarzyło w tym domu, Kajko? Kolejne wnuczęta płaczą. Urodziło ci się synu córka. Jeszcze zaraz stanie jakąś wilczycą. W końcu matka założycielka miasta Rzymu. A Werona i Rzym niedaleko. Powiem wam, że jestem niezwykle ciekawa, czy te dzieci będą faktycznie chłopcem czy dziewczynką. Z tego względu troszeczkę tutaj zainterweniuję. I odczekamy jakiś czas, póki będzie można te dzieci postarzyć, żebyśmy zobaczyli, jaka to faktycznie jest płeć, bo to mnie naprawdę bardzo fascynuje, a przy okazji chcę uniknąć błędu na przyszłość. W tym momencie wydaje mi się, że dzieci mogą zostać już postarzone. Kto leży na podłodze? Jest to Kajetan, dlatego Kajka, proszę cię bardzo, przyprowadź swojego imiennika. Jestem tak ciekawa, czy to będzie chłopak, czy dziewczyna. Kajka oczywiście ma wieczny problem ze wszystkim. No już problem zniknął. A, ty tam gada o wyprowadzce z domu. Czy ktoś patrzy, czy po prostu można zdmuchać te świeczki? Nie czekaj na nich, po prostu zmuchnij to. No dobra, jestem mega ciekawa. Naprawdę, wolałabym, żeby to był chłopak faktycznie, jeśli ma imię chłopięce. No i to jest chwila prawdy. Chyba chłopak, co nie? Taki bez włosów, bez niczego. No i to jednak jest mały chłopiec. Zobaczcie w ogóle, jaki ładny. Ładny dzieciaczek. Mógłby taki zostać. No nic, przekonamy się o tym już w normalnym odcinku. Czy to pozostanie chłopak, czy będzie to jednak dziewczyna. A może jakimś dziwnym trafem urodzą się bliźniaki. Nie zapisujemy. Fight! Jaro, dawaj mu! Jaro, Jaro, dowalaj mu! Niech się wyprowadzi! Za szyję go! Ale fajnie, że zobaczyłaś śnieg, Czesiu. No naprawdę, co, ona wcześniej mieszkała w piwnicy? Boli mnie coś głowa, wiecie? Pewnie na zmianę pogody. Zastanawiam się, czy czasem nie wyjechać z tego domu, wiesz, bo mnie twój ojciec bije. Nie mogę z tobą rozmawiać. Aha! Chodź tutaj do mnie, bo zaraz umrzesz, nie będę mieć kogo przytulać. On też chce dostać jakiś zapisek w testamencie Jara. Bo ja uratowałem tego Tymona z tamtego domu. Nie wiem, czy to się liczy. Jaro to nawet mi nie chce nic zostawić. Szok, prawda? Naprawdę to jest dla mnie ważna sytuacja. Muszę wiedzieć, na czym stoję. Na dywanie. Brudno jest. A brudu co nie miara, Monia nie poradzi se. Musi sprzątać całe noce. Bardzo docenia to, że mogła zobaczyć śnieg. Pierwszy raz to jej zdarzyło się. Boże, czemu to jest faktycznie dziecko żula? Jarek miał rację. Możemy ustalić, że jak teściowa wypije więcej, to ja się wyprowadzam. Bo Czesia ma taką pracę, a teściowa sprzedaje w sklepiku. Jest też Anina, która się tu martwi i przekrwione oczy ona ma. Pa, pa. Zawsze na sam koniec wymachuje łapami i w coś uderza. To jest już standard, naprawdę. O nie! O mój Boże, zobaczcie tylko! Jezus Maria! Roztrzaskała go, sam popiół leży na dywanie. Teraz będą musieli opakiwać dywan z prochami Toma.
Nie no, w normalnym odcinku to ja bym ją wyrzuciła z domu od razu. Nie no, nie mogę, po prostu nie mogę. Nienawiść już Anna w twoim kierunku do końca życia. Zobaczysz, jaką ja ci historię wymyślę. O proszę, jak ona mi się podkłada dzisiaj. O, ona wyłącza telewizor. Boże, aż strach na nich patrzeć. Co się zdarzyło w tym miejscu, że mnie tu przekierowuje? No Rebeka Ślipko, tak? Podchodzi do Kamila, gratulować mu chce. To takie straszne, że aż musiałam to zobaczyć? O, pingwin. Pingwin przyszedł. Nikt nie przychodzi, przyszedł pingwin. Dobrze, że masz zaufanie do tego pana. Ktoś ci daje po prostu jedzenie, a ty musisz zaufać, że nie jest zatrute. Albo że nie ma tam marchewki. Sprawdźmy dla Friday, ile kosztuje zero. Najlepiej! Bo niestety jego tu... trumna. Bo niestety jego urna, Tomo tak na nią patrzy, no to wiesieniara jedna rozbiła mi dom. O, skarbku nie podglądaj, ale ja nie umiem czytać. Ale może ja też nie umiem pisać i rysuję. Pokaż mi. Chcę zobaczyć, co tam piszesz, no. Nie chcę tego pokazać, bo coś pisze o tobie. No to musisz mi powiedzieć co? No, że po prostu jesteś świetnym chłopakiem. No to pokaż, udowodnij, nie bądź taka. Zaraz zawołam wszystkich, że ty coś piszesz na nas w tej książce. Samuel, miejmy nadzieję, że nic ci nie stanie. Poza wstydem, który w sobie nosisz. Śpierdzisz moczem i starymi ludźmi. Rebeka? Patrzcie, ona wchodzi do basenu, a pisze jej, że śpi. Co tutaj dzieje się? Parę drinków, Lena, i przejdzie. To dobrze. Już myślałam, że na zawsze będę mieć taką cerę. Wiem, że nie chcę ci się w zupełności nie, ale... drinki już całkiem zestarzały się. Co tu robić na wagarach przede wszystkim? Tylko się powiesić. Blanka, nie wieszaj się. Ile razy można ci mówić? Marian, to jest jakby luksusowo. Co jest tym? By właśnie ludzie z plaży nie korzystali... Ja w sumie dlaczego mają nie korzystać? A w rogu ukryto wiadro i mopa. To sprzątaczki. A no i tutaj mamy przejście do kolejnych gabinetów. Oj, tu jest coś niepomalowane. Przejdźmy następnie do kolejnego kwadratu. I tutaj... co to było? Teraz mamy na przykład... no kurde, jak helikoptery, nie wiem, wojskowe samoloty, co to wojna. Ze względu na to, że mamy także dwie pracownice, albo pracowników, którego czekał niezbyt ciekawy los. Stał się on nauczycielem, ale to nie jest aż takie straszne. Dlaczego tak dzieje się mi? Nie chcę tego, nie chcę tak żyć. Nie no, proszę, nie mogę wyłączyć tego taba pieprzonego. Ej, nie, bez kitu. Co się stało? Czemu nie mogę wyłączyć tego taba i bez kitu, hej? Jak mam to teraz wyłączyć? Już mam włączoną klawiaturę. Za każdym razem są przeze mnie odsyłani do domu, nie chcę ich znać. Także gazety niech zostaną sobie w kiosku, dziękujemy bardzo, nie chcemy was jak na razie. Chyba, że będę ich bardzo potrzebować, to wtedy się przeprosimy. Ojej, Jeremi, musisz wstać. Przebierz się w swoje szaty. W sumie mógł spać, bo tak musimy czekać do 6. Nie się ogarnia. Okej, posprzątaj ładnie plebanie, zrób bałwana na cześć Boga. Dobra, dzięki Jeremi. Fajnie było. Ale lecimy dalej. Masz na swoim koncie nawet jedno pytanie. Nieźle, słuchaj. Można powiedzieć, że jesteś lubiany. Ulka. Dobra, będzie sobie takiego. Wiedziałam, że to zrobię. Dodatkowo, by dodać dramaturgii, chciałam... a w sumie dlaczego ja to wam chcę odpowiedzieć? Nie chcę wam aż tak dużo zdradzać szczegółów. To miał być jego wybranek. A, jeszcze jedno, szajsa. Zapomniałam o jeszcze jednym pytaniu o tej rodzinie. Będę musiała znowu czekać. Tururu, odpowiadam na komentarze, które są pod filmami moimi, tak. Jak się nagrywa odpowiedzi na komentarze, to czas tak szybko leci. A zwłaszcza to wczytywanie się rodzin. Niemożliwe, ile czasu może to właśnie trwać. Połowa pytań właśnie za nami. Także po pierwszym rozdzieleniu rodziny na dwie domy muszę powrócić, muszę czekać na powrót Franka, dlatego taka sytuacja. A Franek radzi sobie fatalnie w szkole, bo nie akceptuje, że właśnie stał się on gejem. Czy wysyłam. W takim razie przedmieście. Halo. Jedziemy teraz na przedmieście odwiedzić Majkę tam. Majeczka w ciąży nam się stała. Burmistrz poszedł na całość poszedł nasz burmistrzu i zdrowe dziecko nam. Jak skończy się ta historia, nie wie nikt.